Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Gruka. Moi drodzy, w poprzednim odcinku właściwie udało mi się wyeksplorować i wyekspić tutaj całe bagno. Wszystko, wydaje mi się, co mogłem na tych bagnach zabić, to zabiłem. Nie obiecuję nikomu, że zebrałem maksymalną czy też całkowitą ilość roślinności, bo na przykład tutaj mamy, widzicie, pominięte przeze mnie bagienne ziele, ale wydaje mi się, że eksplorację też wykonałem na jakieś 90%. Tu w ogóle zobaczcie, jakie item z strzały, nie strzały, miksturki, skórzane mieszki, no wszystko, czego dusza zapragnie. I w tym odcinku chcę podjąć kolejny taki temat eksploracyjny, ponieważ mam do ogarnięcia jedną taką wielgachną jaskinię. Tu będzie zębate ziele, myślałem, że będzie, niestety nie jest, tylko roślinka lecznicza i ziele lecznicze. Tak więc, tak jak wspomniałem, chcę tutaj wyeksplorować jedną wielgachną jaskinię, tylko widzicie, ciągle mnie coś powstrzymuje, bo tu roślinki, tu miksturki, tak więc zawsze jest coś do pozbierania. I tutaj mamy co? Mamy pełzacza polnego, więc na luzaczku go zaraz stłamsimy, ok, spokojnie. I mamy tutaj kolejną ilość, tutaj też roślinki, matko jedyna, naprawdę. Czasami aż człowiek chciałby się za głowę złapać, ile tutaj tych roślinności, ile tej roślinności to jest umieszczone. Jednak tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, nieraz ogarnięcie, gdzie te roślinki są pochowane, jest właśnie utrudnione przez gęstość tych na przykład paprotek i tego typu rzeczy. W Gothicu 1 ta roślinność była nieco mniej bujna, ale wiadomo, że Gothiczek 1 był troszeczkę taki uboższy, jeśli chodzi o szatę roślinną właśnie. I tu mamy tak, najpierw kuferek, niech będzie lewo, oczywiście złamany, prawo, prawo, lewo, dobra, szynka, kwarcyt, topór i troszkę złota, dosłownie troszkę. I tu mamy co, zobaczymy, cóż ten Grek tutaj ciekawego schował, zobaczymy. Złoty pierścień i smocza, co? Smocza krew tutaj? No co wy gadacie? Uno, naprawdę? Smocza krew. Szczerze powiedziawszy, nie chce mi się wierzyć, żeby Grek miał kiedyś do czynienia ze smokiem. A tu jest jakaś... O matko, tu jest ten demon ognia. Masakra, zapomniałem o tobie. Siemano. Lecimy normalnie z tobą teraz. Oj, ale on chyba będzie leciał teraz z nami. Mam nadzieję, że mnie nie stłamsi. Dobra, teraz lecimy lewo, prawo, szybciutko. Nie, raczej powinno się udać. Walczyliśmy z demonami, kiedy postać była trochę słabsza, więc teraz już nie powinno być większych problemów. Pięknie, leży na glebie. Mamy tutaj złoto, mamy pochodnie. I nie dokończyłem. Oskard. Co to za broń Oskard? Coś warta, jakaś fajna? Podejrzewam, to będzie jednoręczna. Tak, no to niestety nie dla nas. Chociaż w sumie mamy wojownika w jednoręcznej, ale już jak chcę walczyć dwuręczną, no to trzeba być konsekwentnym. Troszkę zwojów. Nie chce mi się jakoś wierzyć, że Grek walczył ze smokiem, ale od kogoś musiał albo to gdzieś zawędzić, że tak powiem, tę broń podwędzić. Broń, gadam głupoty, tę smoczą krew musiał od kogoś podwędzić, a co oznacza, że... O, buława drzewcowa, moja dawna broń. Co oznacza, że ktoś ze smokiem kiedyś musiał walczyć, ale to musiały być jakieś bardzo, bardzo dawne czasy. Być może okradł, nie wiem, jakiegoś maga, cokolwiek innego, ale jest to no niesamowicie intrygująca sprawa. Dobra, dobra, skończ już swoje tam gadać. Ty jesteś dla mnie teraz tylko darmowym expem, więc spłyń. W sumie od samego początku mojego przybywania w Arkendarze te polne pełzacze były banalnie proste. Ale wracając, ta smocza krew naprawdę jest czymś interesującym. Może, no nie chcę tutaj zbyt śmiało wybiegać jakoś tutaj z moimi teoriami spiskowymi, ale czyżby w Arkendarze kiedyś miał miejsce bytowania jakiś smok? Kto to może wiedzieć? W każdym razie, moi drodzy, tu jest taka wielgachna jaskinia łącząca bagno z kanionem. Tam na końcu wyjdziemy na kanion. Oczywiście jest wypełniona pełzaczami, czyli jest wypełniona jak dla mnie darmowym expem. I chyba tutaj gdzieś się ukrywałem jeszcze jakieś szczurki pustynne, tak więc no 100% darmowego expa. Ale wracając jeszcze do tej smoczej krwi, bo chciałbym troszeczkę ten temat jakoś bardziej przeciągnąć i wyciągnąć.
O matko, tutaj jest jakiś cmentarzyk. Zwoje, niezwoje, miksturki. Kolejny zwój, to jakaś duża miksturka many. No nieźle. No nikt nie powiedział, że smoki nie przebywały w Jarkendarze, chociaż nie zachował się o tym żaden zapisek. Czekajcie, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, ok. Podstawowe itemki, nic szczególnego. Ale to, że nie ma żadnych zapisków na temat smoków w Jarkendarze, to oczywiście nie oznacza, że tych smoków nie było. Być może kilkaset lat temu, jeszcze zanim przybył ten wielki potop, zanim Adanos rozgniewał się na lud Jarkendaru i sprowadził potop, to być może tutaj gdzieś gnieździł się jakiś smok, a być może więcej niż jeden, być może było tu mnóstwo smoków, kto to może wiedzieć? Albo po prostu, jak wspomniałem, Greg po prostu z jakiejś wyprawy gdzieś tam sobie ogarnął ampułkę smoczej krwi i z racji tego, że nie miałby z niej żadnego pożytku, to ją gdzieś tutaj ukrył, zakopał i tyle. Tu w ogóle będzie i dużo eksploracji właśnie w tej jaskini i dużo ekspienia, właśnie nawet będzie więcej eksploracji niż jest ekspienia. Czekajcie, prawo, nie, to było lewo, dobrze, prawo, nie, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, 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 lewo. I tu mamy 138 sztuk złota, sporo, i wodę święconą. No dobrze, zawsze jakieś sianko. Kolejny kuferek, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, dobra. Siarka i kolejna ilość złota, bardzo fajnie. Tu mięsko kopacza bym pominął. Cóż tutaj jest dalej? Ciemny grzyb, pierścień, czyżby może to był jakiś pierścień siły? Wątpię w to. Nie, niestety nie. Będę musiał jeszcze pierścień Larysowi oddać, ale to mniejsza z tym. Czy tutaj jest coś poza ciemnym grzybkiem? Raczej, no, no jest mięsko kopacza. Dobra, spoko, spoko. Dobra, tego poznacza zaraz tłamsimy, bo będzie mi przeszkadzał w swobodnym dobraniu się do tego kuferka. Jeszcze się menda zawiesiła, naprawdę. O matko, on jest jakiś niedodziałany, no. Dobra. Ale dziwi mnie, że w takim nasłonecznionym miejscu, bo tutaj słońce się przebija, chmurki i gołe niebo jest, że w takim miejscu przebywają pełzacze, ale w sumie tam w kopalni złota też coś podobnego miało miejsce. Być może te pełzacze jarkendarskie są bardziej słońcolubne, nie wiem. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. I znowu rybka, eliksir many i 122 sztuki złota. Naprawdę to jest sporo złota jest pochowane w tych kuferkach. Nie narzekam. No dobrze, przejdźmy tutaj przez środek i poekspijmy sobie dalej. Dobra, na was na razie nie zwracam uwagi. Te dwa mnie interesują. Dobra, właściwie na hita już schodzą. Praktycznie. Dobra, skończ syczeć, skończ swoje tutaj syczenie, nie mam czasu na bzdury. Na razie. I moi drodzy, szczerze powiedziawszy, podejrzewam, że to będzie ostatni odcinek nasz w Jarkendarze. Ponieważ tutaj naprawdę już za dużo do roboty nie ma. Więc tutaj podejrzewam, że to będzie autentycznie ostatni już odcinek w zapomnianej Dolinie Budowniczych. I powiem wam, że troszkę... przepraszam. Matko, jakaś chrypa mnie bierze. Powiem wam szczerze, że troszeczkę szkoda. Bo wydawać by się mogło, że można byłoby tutaj jeszcze parę wątków pociągnąć w Jarkendarze. Jednak no niestety, no nie można mieć wszystkiego. Życie, jak to się mówi, no jedno się kończy, drugie się zaczyna. Ale tam w samym Korinis jeszcze będziemy mieli od groma roboty. Naprawdę od groma. Dobra, tu kolejne pełzacze. Nawet się nie leczę, bo tam nie masz czego. One za dużo nie biją. Dobra. Okej, okay, bezproblemowo. Te płytki też są coś warte, więc w razie wuja by mi jakiejś sianka brakowało, to te płytki zawsze mogę posprzedawać. Bo chyba, jeżeli się nie mylę, a podejrzewam, że się nie mylę w tym aspekcie. Jeśli chodzi o ilość występowania właśnie potworków o nazwie pełzacz, to Jarkendar chyba jest numerem 1. Tutaj w Jarkendarze autentycznie jest najwięcej tego dziadostwa. Tak więc dziwne, czyżby tutaj, nie wiem, lubiały ten klimat, czyżby były przez nikogo niepokojone, dlatego jest ich tyle? Nie mam pojęcia.
Dobra, szczury jak zwykle na hita. Czy tutaj jeszcze czego nie pominąłem? Oczywiście, że pominąłem. Grzybki, nie grzybki. Tam są kolejne szczury pustynne. Tu kolejne ciemne grzybony. Z tego co się orientuję, ta pustynna odmiana jest jest dużo silniejsza niż podstawowy, zwykły, olbrzymi szczur, ale tam w sumie w tym momencie dla mnie nie stanowią absolutnie żadnego zagrożenia. Więc się tym specjalnie nie przejmuję. Okej, tu nie ma niczego. I tu mamy kolejny skarbik. Tak jest. Tu w ogóle mnóstwo szkieletów pokrwawionych, więc zginęli ci ludzie prawdopodobnie całkiem niedawno. No i zobaczymy, cóż tutaj. Chyba to jest ostatni skarb do wykopania w Jarkendarze. Cóż tutaj ten skarb ukrywa? Zaraz się dowiemy. Sądzę, że coś znalazłem. Czekajcie, czy ja dobrze widziałem, że to była kamienna tablica? No jasne, to była chyba bronią dwuręczną, tylko nie wiem, czy jedynka, czy dwójka. A może nawet trójka, w każdym razie dla mnie rzecz bezcenna. No i to, moi drodzy, zaraz z tej ciemni sobie wyjdziemy na powierzchnię. O, jest jeszcze krwawy ogar, nawet jeden. Ostatnia chyba sztuka. No i dziękuję, dobranoc. I jeszcze, moi drodzy, co w tym odcinku... Poczekajcie, tylko sobie słuchawę poprawię. Okej. Co w tym odcinku jeszcze, jeśli chodzi o Jarkendar, to udam się do obozu piratów. Po to tylko, aby zdać Gregowi, że tak powiem, raport z tego, czy też poinformować go, że kruka już nie ma. A ile brakuje mi do następnego poziomu? O matko, jak niewiele. Jak niewiele, niecały 1000. No, wątpię szczerze, żebym wbił w Jarkendarze ten jeszcze jeden poziom. Coś tam pewnie expa dostaniemy od Grega. Ale podejrzewam, że niezbyt wiele. Dobrze, poczekajcie, łykniemy sobie szybkiego śledzia. Będę musiał sobie tych szybkich śledzi kupić na zapas, tak nawiasem mówiąc. Dobra, i lecimy, moi kochani, do obozu bandyt. O matku, to jest skarb, którego nie wykopałem. Naprawdę, czekajcie, sprawdzimy, bo już jestem ciekaw, czyżby to był ten ostatni ze skarbów. Zobaczymy, zobaczymy. Uwaga. Tak. Sądzę, że coś znalazłem. Dwa zwoje i bryłka rudy. Proszę bardzo, bym pominął. A widzicie, jednak warto było to jeszcze zaglądnąć, bo ja tutaj nigdy chyba nie złaziłem tędy. Bo ja sobie chciałem właśnie tą wielką jaskinię zostawić na sam koniec. Tak, tutaj mamy wszystko już wyczyszczone. Tutaj absolutnie raczej żaden potworek już się zrespić nie powinien. Tak więc co, dajmy tylko znać właśnie Gregowi, że kruk nie żyje. Z tego co się orientuję, można go o tym poinformować. Zobaczymy, jak on się do tego odniesie. Skoczę jeszcze do Samuela. Skoczę jeszcze do Samuela. Nakupić sobie szybkiego śledzia i podejrzewam, że jak już wrócę do Korinis, to najpierw udamy się do Xardasa, a później do Watrasa. Damy mu tam znać i może te stare kamienne tabliczki mu oddamy, bo można. Dlaczego już by nie? Tak więc zobaczymy, jak się Greg odniesie do tego, że nie ma zagrożenia ze strony Herszta, że tak powiem, czy też dowódcy, czy też przywódcy bandytów, ponieważ już nie ma go na tym świecie. Właściwie zabiliśmy go już dwa razy, więc nieźle. Niezłe combo. Dobra, tu jest Brandon, siemano. Greg jak zwykle siedzi na swoim miejscu, więc dzień dobry. Kruk jest historią. Niech mnie diabli porwą. Nie spodziewałem się tego. Musiałeś go nieźle zaskoczyć. Oto 500 sztuk złota. Należą ci się. Masz charakter. Podobasz mi się. O mamo, ja spodziewałem się expa, ale nie aż tyle. No i akurat, moi drodzy, siadł na 26 poziom. Więc z 26 poziomem będziemy opuszczać tutaj Jarkendar. No jeszcze dostaliśmy 500 sztuk złota. Ja mam tego złota już ponad 6000. Więc pozwólcie, że sobie teraz od groma nakupię szybkiego śledzia. Bo dlaczegożby nie? Dobra, się mam, Samuel. Ej, ty! Chcę czegoś mocniejszego. Co podać? Daj trochę tego szybkiego śledzia. Srogi trunek, ale ma swoją wartość.
Dobrze, oczywiście moi kochani, ja to wszystko przeklikam, żeby nie zamulać, tak więc reasumując, naprawdę no nie spodziewałem się, że tyle będzie expa, ja spodziewałem się jakieś 200-300 punktów max, tak więc 1000 expa to jest bardzo, bardzo dużo, bardzo fajnie. No i mam 20 punktów nauki, jednak ja mam już troszeczkę tak, że tak powiem, w głowie już określone mniej więcej, jak ja chcę rozwijać moją postać. I żeby wszystko porozwijać tak, jakbym sobie tego życzył, to będę musiał jeszcze wbić dwa poziomy. Tak więc, ale ze spokojem, moi drodzy, to wszystko przyniesie mi naprawdę wymierne profity, więc nie ma się o co martwić. Dobra, jeszcze troszkę kupmy tego, żeby potem się nie wracać. Pieniędzy mam od groma, jeszcze mam sporo mieszków do pootwierania, więc z tym nie ma problemu. Tak więc zróbmy sobie taki konkretny, solidny zapas, żeby później się nie cofać 20 razy. Dobra, ile ja już tego mam? 51 szybkich śledzi. Wiecie co? Chyba na razie mi to wystarczy. Jakby co, to najwyżej tam, jeszcze najwyżej tu je szybko skoczę i dokupię. 5000 ponad sztuk złota jeszcze jest do wydania, więc luz. Prześpimy się tutaj we wyrku. Śpimy do rana. Ok. No i cóż, moi drodzy, będziemy się tutaj żegnać z obozem bandytów, tak więc pozwólcie, że łyknę sobie właśnie szybkiego śledzia, mam ich teraz od groma. No i lecimy w stronę teleportu, no i wybijamy z Arkendaru. Troszkę wam powiem, że jednak z ciężkim sercem opuszczam te rejony, no ale trudno, no kiedyś to musiało nastąpić. Powiem wam szczerze, że i tak spędziłem tutaj więcej czasu, co najmniej o dwa odcinki. Więcej czasu już liczyłem, ale wiadomo, że z tymi kalkulacjami to różnie bywa. Czasami właśnie człowiek coś sfejluje, czasami coś tam mu nie pyknie, no i potem się robi 2, 3, 4 minuty obsługi w każdym z odcinków, no i z tych samych obsługach się robią ze dwa odcinki takie dodatkowe. Ale tak jak wspominałem już kilkukrotnie, ja z serią Gothic 2, no skórka, nie mam zamiaru się śpieszyć, bo to jest gierka zbyt zacna, żeby ją pokpić szybkim przejściem. Tak więc co, moi kochani? Jeszcze pozwólcie, zrobię sobie save'a, żeby mi się tutaj nic nie wykrzaczyło, nie daj Boże, bo jeszcze w tym odcinku nie save'owałem. 227 save. No i żegnaj Arkendarze, być może jeszcze kiedyś się odwiedzimy, kto to może wiedzieć. Tak jest, wróciliśmy na stare śmieci. I teraz tak, pierwsze co, muszę sobie zrobić porządek w spelach. I tak jak mówiłem, chciałbym zrobić taki myczek, zrobić sobie teleport najpierw do Xardasa. No i z nim pogadać na temat tego, co tam się działo w Arkendarze. Zobaczymy, jak on się do tego wszystkiego odniesie, aż jestem ciekaw. I nawet nie wiem, co będę robił w następnych odcinkach. Coś czuję, że za fabułę się jeszcze brać nie będę, że po prostu porobię tutaj wszystkie poboczne zadania, a potem polecimy już z fabułą. A po fabule chyba porobimy eksplorację. Zobaczymy jeszcze, jak to się będzie układać. Jeszcze to wszystko muszę ogarnąć. Hej! Przeszukałem nieznaną część wyspy. Z jakim rezultatem? Wszystko wydaje się obracać wokół potężnego artefaktu, znanego jako Szpon Beliara. Szpon Beliara? Gdzie on jest? Masz go przy sobie? Nie, już nie. Przekazałem go magom wody, aby wrzucili go do morza. Oszalałeś! Wiesz chociaż, czego się pozbyłeś lekką ręką? Ta broń mogła się nam ogromnie przysłużyć. Sądzę, że tak będzie lepiej. Niezbadane są wyroki bogów. Okej, czyli Xardas, jakby na to nie patrzeć, specjalnie zadowolony nie jest z tego, że żeśmy Szpon Beliara wywalili po prostu do morza, właściwie za pośrednictwem magów wody, ale zawsze. Wyteleporćmy się teraz do tawerny. I udajmy się w stronę teleportu z powrotem do piramid. Tam, stamtąd, tylko czekajcie, no szybkiego śledzia trzeba trzepnąć. Stamtąd z powrotem do teleportu i z teleportu przy piramidach do tej jaskini koło Korinis, bo jeszcze do Korinis teleportu nie posiadam. Tak więc szybciutko lecimy teraz do Watrasa, zobaczymy, co on tam nam poopowiada. I coś czuję, że Watrasowi oddam wszystkie te stare kamienne tabliczki, bo w sumie za nie jest taki bonus bardziej dla maga, więc mogę to po prostu zwyczajnie zrobić. Nic tam nie stracę, nic tam nie zyskam, więc lecimy. Nie no, powiem, że fajny jest ten szybki śledzik, naprawdę robi robotę.
I powiem wam szczerze, że mimo wszystko już wracamy tutaj na stare śmieci, to tak fajnie się z tym czuję. Żal było Pusha i Arkender, ale Korinis też jest taką przyjemną miejscówką dla mnie, taką też troszeczkę nostalgiczną i tak dalej. Tak więc lecimy. Już się przez chwilę bałem, że nie mam założonego pancerza najemnika, ale na szczęście mam. Tam już widzę Mixir, już też jest na miejscu. No i zagadajmy z Watrasem. Zaginieni powrócili. Tak, udało ci się. Nie ma to jak szczęśliwe zakończenie. Jednak twoja podróż nie dobiegła jeszcze końca. Niech cię Adanos błogosławi. Adanosie, błogosław temu mężowi. Oświeć ścieżkę, po której stąpa. Daj mu siłę, aby oparł się wszystkim zagrożeniom. Przybył zmiennik. Czy sprawy spoza gór na północnym wschodzie zostały rozwiązane? Tak. Kruk nie żyje i nie stanowi już zagrożenia. To doskonałe wieści. Mam nadzieję, że podobne rzeczy już się nie powtórzą. Znalazłem tę kamienną tabliczkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? To artefakt prastarej kultury, którą badamy już od dłuższego czasu. Jest ich kilka rodzajów. Część zawiera informacje o historii tego dawnego ludu. I te mnie właśnie interesują. Przynieś mi wszystkie, które uda ci się znaleźć. Czeka cię za to nagroda. Świetnie. Zwiększę twoją moc magiczną. No i okej, dzięki temu dostaliśmy od Groma many i troszeczkę expa, tak więc bardzo fajnie. Jeszcze możemy zagadać z Mixirem. Hej, ty. Zostaniesz w mieście? Jeden z nas musi tu zostać. I jeśli Watras opuści miasto, braci. Chcę ci nigdy powiedzieć więcej jeszcze nie powstanie jedno. Wasza noga to, na mojej to, czego dokonałeś w Jarkendarze, ona to był naprawdę i pozostanie taką na wieki. Niestety nie skończyłem jeszcze moich zadań ale w Korinis. Ale człowiek i bestia jestem pewien, nie zaprzestali wojny na ziemi Adanosa. Zobaczymy. I płoną w nich gniew ich bogów. Okej, Watras, skończ przemawiać. Bardzo będzie prosił. A kawaler coś powie? Która wróciła do królestwa Beliara. Niestety nie. Czyli moi drodzy, dostaliśmy jeszcze props od Mixira i tak dalej. W tym odcinku co jeszcze? Z pewnością chciałbym jeszcze tutaj oddać Laresowi jego pierścień. To na pewno. Oddać też Halvorowi wszystkie te srebrne itemki. Ale wszystko, moi drodzy, po kolei. Najpierw zagadajmy sobie z Lesterem, zobaczymy, co on tam powie ciekawego. Hej, ty! Oto twój pierścień. A, dobrze. Już sądziłem, że go zgubiłeś. Tak, to bardzo. Dobra, zbyt wiele nie powiedział. Polecimy jeszcze do Halvora. Sam jestem ciekawy, bo ja tych sreber mam od Groma i troszkę. Sam jestem ciekawy, jak on mi cenę powie, nie? Coś się, że 100 sztuk złota, nie więcej. Za to wszystko mogę ci dać 400 sztuk złota. Sprzedano. Ubiliśmy ostatnio parę dobrych interesów. Lepiej już dziś nie wracaj, bo ktoś może nabrać podejrzeń. Czemu nikt mnie nie słucha? Nie można na to liczyć. Pokaż mi swoje ryby. Powinien był wiedzieć lepiej. Przecież niczego. Mhm. Czyli tutaj nic ciekawego nie masz? Dobrze. Ile ja mam teraz złota? 5500 sztuk. Tak się zastanawiam, co by tutaj w tym odcinku jeszcze zrobić, żeby nie zamulać, bo z pewnością będę teraz ogrywał to tak, że wszystkie zadania, które mi tutaj zalegają, będę chciał zwyczajnie zrobić, więc wiecie co? Oddam sobie zadanko tutaj dla gili złodziei, czyli oddamy sextans. Może ogarniemy pazury zębacza, sprawę Fernanda, te wszystkie kwestiory sobie tutaj poogarniamy, żeby to mieć z głowy. Więc co, polecimy sobie do Hanny, aby... A czekajcie, czy jak ja zagadam z Garvelem, bo tu jego robotnik Monty chyba wrócił, nie? No. Hej, ty. Z powrotem do pracy? A jak myślisz? Słuchaj, chłopie. Kiedy mnie nie było, te łachudry nie położyły jednej deski prawidłowo. Muszę pomyśleć, jak to wszystko złożyć do kupy. Dobrze. Nie będę ci przeszkadzał. Jasne. Bezpiecznej podróży.
przecież nic nowego. W zupełności się z tobą zgadzam. Co słychać? Monty wrócił! Przegląda właśnie plany. Może jednak uda się skonstruować ten statek? No i pasuje jeszcze, za Montiego dostaliśmy expa. Trzeba się będzie później jeszcze porozglądać po mieście, ale ja z tym sobie na razie głowy zaprzątać nie będę. Lecimy do Hanny, moi drodzy, oddamy w gildii złodziei Sextans. Później polecimy do Fernanda i później jeszcze ogarniemy z Lutero Questiora w sprawie właśnie pazurów Zębacza. I wydaje mi się, że to będzie tyle w tym odcinku. I w następnym pewnie się wezmę za co? Za handlarza bronią dla bandytów. I później będę leciał z questami po kolei, aż nie zrobię ich wszystkich. No i później weźmiemy się pewnie za fabułkę i pozostałe questy. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie wyglądać. Dobra, otwieramy wrota i lecimy. Dawno nas też tam nie było w gildii. Więc siemano, co tam słychać? To był chyba... Nie wiem, czy to był Ramirez? On nam to zlecał? To jest Jasper. Tak, to pewnie był Ramirez. Jasny gwint jeszcze przed nami, przecież ten questior ze srebrnymi... Tfu! Ze złotymi... Z krwawymi kielichami. Jasny gwint, nie mogę się ogarnąć. Mam dla ciebie Sextans. Niewiarygodne. Naprawdę udało ci się go zdobyć. Proszę, naprawdę zasłużyłeś sobie na te pieniądze. O matko, 7,5 stówy. Z ręką na sercu byłem przekonany, że to działa odwrotnie, że dostajemy 7,5 stówy expa, a 200 złotych monet, a tu się okazało, że jest odwrotnie. No dobra, poczekajcie, łykniemy znowu szybkiego śledzia, bo zamulamy. Coś, że tych śledzi mi braknie, ale jak mi braknie, to sobie pójdę do Erhendaru i dokupię. Teraz lecimy do Fernando pierwsze, a potem do Lutero. I dzięki temu kilka questiorów po prostu sobie pozaliczamy. Tak więc lecimy już na grubo. Ale żeby nikt, moi drodzy, nie pomyślał, że tutaj szybko mi zleci czas w Korinis, na pewno nie. Tutaj jeszcze przed nami sporo do roboty, bo jeszcze przecież wpadł nowy rozdział. Ja tutaj nic w trzecim rozdziale nie robiłem. Więc no dużo nowych questów, nie? W końcu to była jego decyzja. Byłem w Górniczej Dolinie. I co? Jak wygląda sytuacja? Złoża się wyczerpały. Nie warto prowadzić prac dla kilku skrzyń rudy. To niemożliwe. A więc jestem zrujnowany. Co z naszą umową? A teraz słówko o twojej nagrodzie. Proszę, weź ten pierścień. Okej, kwestie, że handluję z bandami, zostawimy na później. Tutaj jeszcze Lutero gdzieś powinien być. Jest tutaj. Hej! Mam tu dla ciebie pazury bardzo niezwykłego zębacza. Moi klienci się ucieszą. Oto pierścień, który ci obiecałem. Nie wierzę w to. Pokaż mi swoje towary. I moi drodzy, z racji tego, że mam dużo sianka, od razu sobie kupię bloki dwuręczne. Książka opisująca sztukę walki broniami dwuręcznymi. 5000 to kosztuje, co prawda, ale warto. Ponieważ ta książka zwiększa nasze umiejętności walki bronią dwuręczną aż o 5%, czyli masakrycznie dużo. I jeszcze, moi drodzy, mam chwilkę czasu, więc tam mogliśmy zauważyć Diego, więc zagadajmy z nim, bo dla niego mamy od razu questa do ogarnięcia. Dobrze, że cię widzę. Musisz mi pomóc. Się z tobą zgadzam. Nie trzeba. Co to za strój? Kupiłem go od napotkanego handlarza. Strażnicy nie chcieli mnie wpuścić do miasta. Poza tym nie chcę, żeby cały świat wiedział, skąd wraca. Nie głupi pomysł. Też tak myślę. Ale chociaż pozbyłem się stroju cienia, nadal jestem tym, kim byłem w kolonii. I wiążę z tym miastem wielkie plany. Co tu robisz? Obserwuję strażników. Trudno mi w to uwierzyć. Bez przerwy węszą. Niełatwo będzie prześlizgnąć się tędy. Słyszę o tym po raz pierwszy. W czym rzecz? Dużo się tu pozmieniało od mojej ostatniej wizyty. Najpierw muszę jakoś stanąć na nogi. Ale w czym problem? Na ten temat. Muszę się dostać do górnego miasta. Ale nie jestem mieszkańcem, a nie mam dość złota, by przekupić strażników. I tu wkraczasz ty.
Mam ci pożyczyć trochę złota? W żadnym wypadku. Mam trochę pieniędzy. Całkiem sporo, jeśli mam być szczery. Niestety, nie mam ich przy sobie. Ktoś musi mi je przynieść, rozumiemy się? Nie mówili co innego. W porządku. Pomogę ci. Słuchaj, gdy bariera nadal istniała, ukryłem sobie mały skarb. To było dawno temu, więc zapomniałem go ze sobą zabrać. Teraz nie mogę się stąd ruszyć. Żeby nie przedłużać, musisz pójść do Górniczej Doliny i odzyskać moje złoto. I tak tego nie zmienisz. Nie zasłużę. Co zamierzasz zrobić z pieniędzmi? Muszę się rozliczyć z jednym kupcem z Górnego Miasta. Tym zajmę się w pierwszej kolejności. Możemy jedynie. A potem rozpocznie się moja nowa kariera. O tym było wiadomo od dawna. Skąd wziąłeś to całe złoto? Czyżbym był jedynym, który uciłał sobie trochę pieniędzy w Górniczej Dolinie? Odłożenie na bok paru sztuk złota było dziecinnie łatwe. No wiesz, na wypadek, gdybyśmy się stamtąd wydostali. Wszyscy szaleli za rudą, nikogo nie obchodziło złoto. Gdzie schowałeś złoto? Na placu wymian, nad opuszczoną kopalnią, w skórzanej torbie. Nie musisz komentować, dobrze wiem, że nie zauważyliśmy tego na czas. Zdobądź torbę i mi ją przynieś. Tylko upewnij się, że to ta właściwa. Żebyś nie musiał chodzić dwa razy. Jak ją rozpoznam? Torba jest pełna złota. Wypchana po brzegi. Nie mówię ci przecież nic nowego. Dobrze, spróbuję znaleźć twój skarb. Czemu nikt? Tak, trzymać! To mi wystarczy. To przecież wiadomo od dawna. Znalazłem twoje złoto. Świetnie! Pokaż! Świetnie! Gerbrand może się zacząć pakować. Słuchaj! Muszę się teraz zająć strażnikami. Nie, to i tak. Nikt. Chcę, żebyś zaniósł ten list Gerbrandowi. To jeden z bogatych kupców z Górnego Miasta. Przekaż mu moje pozdrowienia. Spotkamy się przed jego domem. Musiały pojawić się problemy. Okej, mam ten list od Diega. Czyli kolejny quest, moi kochani, zaliczony. Te torby tam znaleźliśmy. Właśnie na placu wymian nawet Diego to skomentował, że nie zauważyliśmy tego na czas, więc szanuję twórców mocno za dbałość o takie szczegóły. Tak więc co, moi drodzy, w następnym odcinku pewnie skończymy questa Sprawa Diega, zaczniemy zadanko Handlarz Broni dla Bandytów, później pewnie polecimy tam od góry, wszystkie zadanka poboczne porobię, no i potem polecimy na grubo już z fabułą główną. Tak więc będzie się z pewnością działo ciekawie, ale moi drodzy, to wszystko będzie miało miejsce w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 od Kruka. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!